Piszę ci liście, że kiedy pada, wtedy każde rondo biorę bokiem. Lecz prawda jest taka, że z dnia na zero to tylko siarę robię pod blokiem. Chciałem to zmienić, kupiłem 2,8, lecz 2,0 nie chciał wyleść wcale. Gdy go wyjąłem, to zobaczyłem, jak wszystko wokół jest zjebane. Więc chodź, pomaluj komorę na żółto i na niebiesko. Sam to zrobię, chociaż lepiej by zrobiło ślepe dziecko. Więc chodź, pomaluj komorę, niech świat mój się zarumieni. I tak coś potem pod maską i się zaleje olejem i będzie wyglądało jak gówno. Ja nazywam się Buba i witam was w kolejnym odcinku moich porąbanych przygód. To co tutaj widzicie, to jest moja kurde inscenizacja, bo miałem taki plan, żeby zrobić taki manewr, że poszedłbym na rynek we Wrocławiu i bym to zagrał, to co zrobiłem przed chwilą, ale niestety się kurde rozchorowałem przez nocne eskapady do HTG. No i efekt jest taki, że no jestem udupiony, więc siedzę na chacie i w ten sposób to zrobiłem. W dzisiejszym odcinku, tak jak na miniaturze i prawdopodobnie w tytule, malujemy komorę silnika. Zapraszam serdecznie. Dobra, zbieramy dupę, jedziemy po farbę. Dzisiaj malujemy komorę silnika. Sklep zamykałem o 16. Sklep z farbami. Jedziemy na balonową kupić poliuretan do pomalowania komory silnika. No i walimy do HTG. Malujemy komorę dzisiaj. Malujemy komorę. Boże, daj wytrzymać. Kurde, się nastałem w korkach, ale już jestem na miejscu. Idziemy kupić rzeczy. Nie biorę kamery, bo uważam, że to nie w porządku wchodzić komuś do firmy z kamerą bez pytania. Pokażę wam, co kupiłem. Zaraz się widzimy. A, jesteśmy z powrotem. O Jezu. Co to się stanęło? Mamy tu trochę zabawek, ale to już zobaczycie w HTG. Standard. Dobra. Dobra, fajne przywitanie w ogóle mi tutaj zrobił kolega, sympatyczny. Mówię, o co tam grzebiesz w swoim aucie? I potem patrzę, o widzę, że też malowałeś komorę. A on powiedział, że masz masz to zamiar robić i to wcale nie będzie szybko i słabo, bardzo. Może i dużo pracy i długo będzie to trwało, ale przynajmniej efekt będzie chuj. Więc no, dobry start, nie? Na razie nie zaczęliśmy, a już mamy chyba pod górkę. Co ja się wpierdam? Gdzie co masz? Co kupiłeś? Chodź, zobacz. I gdzie stoi twoje BMW? Niestety jest zakopany, więc będziemy musieli je wytargać. W zaułku BMW, tak? Tak, zaułek BMW. Mam odtłuszczacz, podkład i farbę w kolorze... Poli? A to jest ta po... A to z rala jest? Tak. A to nie jest przypadkiem do pieca? Do dupy. Bo RAL zrobi farbę do pieca też. RAL to jest paleta człowieku, tak? Kolorów. Nie wiem. Dzisiaj taki... wybierają też. Kurwa, no nie. Ocie kurwa. Dobry, nie? No. Pięknie. Pięknie. No ale to musimy umyć. Zostawmy, ale masz piękne dywaniki, powiem ci. No wiem. Dywaniki są DBS. Perskie. Perskie. Dobra, odkryłem BMW, bo ja w sumie nie widziałem tego po wyciągnięciu silnika. O kurwa. Dobra reakcja. Bubuś, to teraz korzystając z chwili tego, że nie możesz wjechać jeszcze do środka, wypijamy tak. Wszystko co jest związane z gazem, bo tego kurwa nie chcemy tej. Tak. O, śrubokręt nasz. Odkręcamy wszystko co jest możliwe do odkręcenia takiego mniej jakiegoś inwazyjnego, co nie? Czyli to coś co jest chyba alarmem. Zbiorniczek, odkręcamy, wypijamy. To coś możemy też odkręcić, odłączyć, wtyczek, wypijamy. Wszystko co możemy jakoś usunąć sobie, myjemy to wszystko, tą poduszkę trzeba będzie też wykręcić. No jasne. Zabezpieczymy serwo, bo tego nie odkręcimy. Okay. Tego ABS-u też nie odkręcimy, więc to zabezpieczymy jakoś. Ale sobie umyjemy, to możemy myć. A czemu tego nie możemy tego zabezpieczyć? Chcesz się odkręcić? Bo żeby serwo odkręcić, to byś musiał rozbierać wszystko w wnętrznościach. A sam ABS? Możemy, ale to będzie później pierwsze z odpowietrzaniem tego i całą resztę. Ale i tak trzeba będzie założyć nowe zaciski i wpiąć hydro. Ale to hydro wpinamy tam dalej, ja bym ABS-u nie ruszał. Dobrze, no to nie ruszam. Wymyjemy to jakoś, zabezpieczymy. Wiązkę, wiesz, wszystko co się da, wypierdolimy. Pod szyby też bym ściągnął, no. Będzie nam później łatwiej. Okay. No i te wszystkie... No, spoko. No dobra, no, no to...
Moi kochani, plan jest teraz kurczę trzeba go wykonać. A i maskę ściągamy. Spoko, fajnie. Patrzcie jaka ekipa kochania. Gramy rapowy teledysk. Normalnie te. Zioma. Ma to inteligencja. Ekipa. Jadymy. Ty ja to jest hola. Bo fajnie było dźwignię rozpierdolić. To weź tam ten. Pan tak stoi! Dobra, ciupaga! Tu nie ma! I nie ma też skrzyni! Trzeba klocki! Czy to jest sprzęgło? Tak. Co? Aha, wylałem płyn? Tak. Sprzęgli. Co? No. O, dzięki. No to fajnie. Ile kosztuje wysprzęgli? Dobra, no to zadanie na teraz wszystko co niepotrzebne. Trzymajcie kciuki, kurwa, to będzie chuj robota. Lecimy z tymi BBH-ami. Realize the greatness, now they're running things. No i jak zwykle miało być fajnie, jest k***a gówno z dupy, bo rozkręciłem wszystko, a ci mówią tak, a tego nie zdejmiesz, a tego nie zdejmiesz i k***a. I co ja mam robić w takiej sytuacji? No, zdjąć zdejmiesz, tylko że k***a będzie później, będziesz jeszcze raz w k***a, będziesz to montował. No ale no to dobra, to jak to pomalować bez ściągania tego? Tak, pan już powiedział. Albo, albo jedziemy, albo się... Bo lecimy po prostu całą komorę, malujemy tam wszystko, a tu kurde ubezpieczymy, ile się da prysnąć, to tyle prysniemy i kurde gdzieś tam będziesz miał prześwity granatowego. I tak będzie najszybciej, a ten samochód i tak skończy gdzieś na bandzie. Ty chyba ty... Posłuchaj, ty śmierdząca dupem gówno. Nie wiesz co mówisz. No bo jak ma być driftowóz, to skończy na bandzie. Dobra, słuchajcie, on ma męczącą pracę, wiecie, on nie wie co mówi generalnie. Ja bym to by umył, bo robisz w takim syfie. No to umyjmy, no ja... Ty, ciepialski. No to ty tam właź, a on co będzie mył? No ja chcę odkręcić... No to tam są śrubokręty. Cały moment. Jealous of my life, yeah. Figures in the six and nigga only 25, yeah. Got a lot to say, a lot of things be on my mind. Got the time I'm here forever, your duration be a fine. No fajnie, widzę. Złoto spływa. Tu się umyło. On the run, the niggas can catch me, I'm lapping them. Like Hawkwood, you know I already won. I'm sorry, I had to embarrass some. Tak po głupszym zastanowieniu się razem z Przemkiem popatrzyliśmy i tak albo grubo, albo wcale. Najwyżej będziemy mieli więcej spadania. No, a potem piszecie w komentarzach, fajnie buba, że sam robisz, nie? Fajnie, że robisz, no. Szybciej tam, Przemek. Nie mamy całego dnia, chyba. Dobra, szefie, już się robi. Widzicie? Nie no, serio, to tak, no, tak nie, no, żartowałem już. Dzień się kończy, a my dopiero zaczynamy. Masakra. Ciężka to jest praca, naprawdę. Ciężka tu jest praca. Tak jest. Teraz trzeba się gdzieś tu odnaleźć. Widzę co jest. Trzeba było rozkręcić jeszcze bardziej i tu są śrubki. Nie wiem czy widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Składanie to będzie kurwa katastrofa, nie? Żeby tu poskładać, wow. Nie, aż nie chce mi się myśleć, nie? O, dobra, mamy to. Muszę nagrywać to, co robię, żeby potem to odtworzyć. Bo rozebrać to każdy głupi umie. Gorzej złożyć. Podkręcamy błotniki. Panie Boże, życzcie mi, żebym ja to złożył potem do kupy, bo poziom tego auta na czynniki pierwsze powoli mnie przerasta. W sensie strach o mnie ogarnia, bo nigdy takich rzeczy nie robiłem, a teraz to robię. I po prostu się boję, serio. Boję się, że zabraknie części, nie, no wszystkiego się boję. Serio. Jestem osrany tak naprawdę, ale staram się nie przejmować. O, już chyba zszedł. Dziękuję. O, tak wygląda ładnie. Ale gnój, ja. Był rolowany nad kole z zębem czasu. A w to miejsce najprawdopodobniej, jak Bóg da, wsadzimy poszeszkę, w sensie całą tą. Wsadzimy cały, jak to się nazywa? No nie pamiętam, no mówię pakową. Zobaczymy, może pan Mikinka by chciał, może ktoś napisze od pana Mikinki, że o, chcielibyśmy ci dać poszerzenia. No, nie wiem, proszę. Dobra, jeszcze z ciekawostek, tu na dzisiaj mamy jeszcze jedną misję, czyli wyciąć to i tu wspawać fragment. To będzie trudne. Znaczy trudne, no nie będzie trudne, tylko będzie czasochłonne znowu. Realize the greatness, now they're running things.
zabieg nie automate. To powiedz mi teraz, którą spawarką zespawasz cienką blachę? Elektrodową czy migomatem? Ej, dobra, bo ostatnio dostałem taką, wiecie, fitnessową poradę, jak żyć. I generalnie wiecie, jak się to robi. Najpierw masa, a potem rzeźba. Teraz tak, ustawiamy na pałę. Na miniu. Jeden. Będziemy spawać moją metodą, czyli takim pulsem. I got mine, so you get yours. I took my finals, peep the file, got my style from the source. Nie zapominajmy, że to jest jednak BMW, więc będzie nam potrzebny element składowy z tego samochodu, czyli szpachlar. Te miejsca, zapraszam Państwa serdecznie. No, mimo tego, że strasznie się starałem, wyglądałem jak wyglądają. No i teraz potrzeba im odrobinę tak zwanego przypudrowania noska. Dobra, mamy spiętą kolumnę, mamy zmatowiony środek, mamy wyszlifowaną szpachlę. Nie wiem, czy mi się chce jeszcze nakładać takie duperele, tutaj chyba wyjedziemy w takie gówna. No i tyle. No i co, chyba widzimy się już jutro, bo dzisiaj jest już za późno, żeby działać. No i tyle no. Widzimy się jutro. Na razie. Day 2. Ej, tak na szybko tylko wam powiem, nie mówcie Arkowi, ale zaraz tu umrę, nie? Jestem w pracy, spałem 3,5 godziny i zaraz po pracy jadę znowu walczyć z samochodem i zaraz się przekręcę tutaj. Jest godzina 13:20, do końca zostały mi jakieś 2 godziny. Pogoda się psuje, martwi mnie to, bo jest zimno i będzie wszystko dłużej schło. No i muka trochę, nie podoba mi się to. No ale trudno, jakoś będziemy radzić, ale powiem wam, że czuję, że zbliża się przerwa. Że nie dam rady dłużej tak cisnąć tego tematu, nie? Że fajnie, ale naprawdę jest za mocno, więc chyba nie utrzymam tego tempa jeden raz w tygodniu. Sorry. No, do później. Pełen wiary i nadziei. Zobaczmy tego dziada. O Jezu, ale dużo życia w tym filmie. Dzisiaj. A może ktoś będzie kręcił gierką, co? Po co? Nauczeni wczorajszymi doświadczeniami zrobiliśmy fachowe naprawy węża. Teraz napierdala tylko bokiem. Tak jak to auto niedługo. Dobra, już chyba odzyskałem siłę, jak zobaczyłem, że lecimy z tym tematem. Lecimy z tym tematem. Chyba się bierzemy za odtłuszczanie. Poklejam wszystko, co nie powinno zostać pomalowane i taśma nawet nie chce się odkleić. Taki dobry początek imprezy. Teraz poszło. Pod górkę. Dobra, warunki nie są zbyt sprzyjające, bo zrobiło się dziś zimno. Trochę mnie to martwi. Mam tutaj dmuchawę, która powinna nieco pomóc. No ale... no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Zaczynamy chyba naszą imprezę. Zaczniemy od podkładu, bo jako że kolor jest... O właśnie, widzieliście w ogóle kolor? No właśnie, chyba nie widzieliście koloru. To czas na prezentację. Taki będziemy mieli kolorek. Nie wiem, czy wam się podoba, ale mi się podoba w chup. Więc mi się ma podobać i tak będzie. To zaraz, ale żeby kolorek się ładnie naniósł, to musimy całą komorkę pierdolić sobie podkładem. Podkład według wskazań producenta schnie w 60 stopniach 40 minut, ale już 20 kurwa 3 godziny. A my tu mamy powiedzmy, że 15. Trochę mnie to martwi, mam nadzieję, że dmuchawa trochę pomoże, chociaż troszkę. No i cóż, mieszamy najpierw podkład, a potem kolor. Proporcja 5 do 1. Rozpiska 5 do 1. Damy radę chyba. Najgorsze jest to, że nie pamiętam jaki tu był kurwa sinczalnik i może być za gęsta ta farba. Strasznie gęsty jest ten lakier. Boję się, że kurwa będą kuborcy. Jak zwykle! Zrobimy najpierw 10 litrów. Kino akcji tutaj normalnie czuję. O, zajebiście. Nie to co trzeba się u***ć.
Chyba Bóg mi daje do zrozumienia, że to zły pomysł, żeby dzisiaj to robić. Niech Bóg nam sprzyja, panowie i panie. Jestem przerażony. Tak woli wyjaśnienia chodzi o to, że pistolet nie maluje, nie? Kur... No to powiem wam, chwila prawdy, ale mam nadzieję, że się uda. Porusznik Borewicz. Dobra, fura jest zapodkładowana, pięknie pokryta. Wszystko gra, wszystko gra w końcu. Teraz zrobimy taki manewr, że tutaj działa sobie ta dmuchawa, a to przykryjemy sobie całą komorę taką płytą i tutaj będzie po prostu cieplutko i liczę na to, że to po prostu szybciej wyschnie. Dlatego trzymajcie kciuki. O właśnie, to jest ten moment, kiedy klikacie kciuka na filmiku. Ostatnio rozmawiałem z pewnymi mądrymi ludźmi, którzy mi powiedzieli, że takie bezczelne proszenie się o łapkę w górę jest bez sensu, dlatego bezczelnie proszę o łapkę w górę, komentarz i tak dalej, subskrypcję. Dobra, malujemy, nie pierd... Tak jak mówiłem, przykryte, a tu mamy telefon, który nam umożliwi badanie temperatury. Dobra, o kurwa, ale upał pod maską, 16 stopni. Dobra, ale liczymy na więcej, tutaj 20, tu... Grube 15. No ale dobra, na dworze jest 8, nie? Tak więc sami widzicie. I tak dobrze. Do 60 nie dojdziemy, ale będziemy mieli chociaż okej temperaturę. Fajnie. Kubeczek. Rozcieńczalnik. Udwardzacz. I pół litra. Słyszałem pół litra i przyszedłem. Róż dupą, zanim umrze. Taka piosenka. Jaram się, bo kolor jest zajebany. W ogóle zrobiłem ankietę na Insta. Chyba ją wam tutaj pokażę. To drugi komentarz: różowy. No i myślę sobie, kurczę. Albo wiedzą, że jestem ciepły, albo to dobry kolor po prostu jest. Ja, ale zajebisty kolor wybrałem. Ej, dobra, teraz trzeba zrobić krótkie oględziny tego, jak to wyszło i ja wam to pokażę w formie przebitek. Ej, no i wyszło zajebiście, nie? No powiedzcie, że nie. To jest generalnie ten motyw, co nie spodziewacie się czegoś i wychodzi lepiej niż się spodziewacie. I naprawdę, ten kolor, to na próbniku on wyglądał dobrze. W wiaderku on wyglądał dobrze, ale na komorze on wygląda zajebiście. Mi się tam kojarzy z gumą Orbit dla dzieci trochę. No jestem dumny, że to zrobiłem, ale kurde, powiem wam, że to jest no... Szczerze, to jest po prostu f***arówa. Żeby wyrobić taki jeden odcinek w tygodniu, to no trochę musiałem stanąć na rzęsach i po prostu chciałem wam się pożalić, żebyście rozumieli, że jeżeli nie ukaże się któregoś razu odcinek, to po prostu dlatego, że nie mogłem, no. Już chciałbym czasem się wyspać. Ten YouTube wbrew pozorom jest pełnoetatową robotą, tylko póki co jeszcze nie przynosi takiego siana, żeby móc się tym zająć na pełen etat, więc trzeba to robić po robocie. Więc mam nadzieję, że to rozumiecie i tak dalej. Dlatego też kończę teraz ten odcinek bez demaskowania tego, no bo na to trzeba poczekać. To już by trzeba było poczekać do jutra, odklejać te taśmy i tak dalej. A tak to zobaczycie to po prostu przy okazji pracy przy wsadzaniu 2.8, bo mam nadzieję, że w następnym odcinku już wsadzamy 2.8. No i tyle, wtedy będą na pewno wyjdą kwiatki, bo mamy inną skrzynię. Zresztą chodźcie, pokażę wam. Patrzcie. Na pozór dwa identyczne silniki, nie? To samo. Ale zmiany są tutaj. To jest skrzynia z mojego poprzednia, a to jest nowa skrzynia. No jest pewna różnica. Skrzynie są różnego rozmiaru. Dodatkowo nie wiem, jak podejdzie to, bo wydaje mi się, że to może być troszkę inny rozmiar niż tej... Nie wiem, jak to się nazywa, no ale coś czuję, że trzeba będzie to customować. Mam nadzieję, że te poduszki się zgadzają tutaj. No, na pewno trzeba będzie przełożyć łapy silnika. No, także tego, co widzicie. No, więc żeby wam nie płakać dłużej, no to po prostu
chciałem się podzielić z wami takimi spostrzeżeniami, że jest fajnie, cieszę się, że to robię, kocham tą robotę, ale jest po prostu ciężko, no i muszę trochę wyluzować. Niedługo będzie trochę luźniejszy okres w mojej robocie, tej takiej zwykłej, zawodowej, więc może wtedy będzie więcej czasu na zajmowanie się bunią. No mam nadzieję, chciałbym ją skończyć, żeby jeszcze w tym roku nią polatać, a nie, wiecie jak to projekt, rozgrzebany i niezłożony kurna przez 2 lata. Więc jeżeli wam się podobało to wideo, jeżeli kurde kupujecie tą energię, która tutaj jest, no to subskrybujcie kanał, łapka w górę i tak dalej. No i cóż, no i wyczekujcie dalszych popi***lonych przygód, przyjaciele. Rest in streams!